Wiola Brzezińska. Piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Szerszej publiczności po raz pierwszy zaprezentowała się w programie Szansa na sukces, który brawurowo zwyciężyła. Współpracowała z takimi artystami jak chociażby Chris DeBarg, Mietek Szcześniak czy Jacek Cygan. Przez 6 lat grała jedną z głównych ról w musicalu Metro Stołecznego Teatru Buffo. W roku 1995 przez redakcję magazynu Pani została zaliczona do grona 100 Polek roku. Mogła być wokalistką zespołu Ich Troje. Nie chciała. Stwierdziła, że nie pasuje jej przekaz ideologiczny zespołu. Śpiewa przepięknie, mówi się, że ma głos z nieba i pewnie dlatego wygrała drugą edycję programu Szansa na sukces. Dzisiaj w programie gościmy osobę niezwykłą, Wiola Brzezińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Stefan. Wiolu, no właśnie, pamiętasz ten moment, wygrywasz niezwykle prestiżowy, ważny konkurs, potem jest konkurs w Opolu, kolejne nagrody, ty 20-letnia, piękna, młoda dziewczyna, wchodzisz w świat show biznesu. Przed tobą wizja, płyty, nagrania, będę sławna. Jak to było? Oczywiście, że pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, marzyłam o tym całe życie, tak naprawdę jeszcze. Tylko poprawię, nie miałam 20 lat, miałam 18,5, nie szkodzi. Miałam 18,5 i rzeczywiście spełniło się moje marzenie, bo właściwie całe życie przed jeszcze szansą na sukces, ja od dziecka po prostu wiedziałam, że chcę to robić. To było coś takiego, że po prostu absolutnie nic innego mnie nie interesowało. I na tyle, żeby chcieć się rozwijać w danym kierunku, a muzyka zawsze była moją pasją i tak wielką pasją, że no aż po prostu zdominowała totalnie moje myślenie. Chciałam, żeby była najważniejsza i była najważniejsza. I to też chyba nie zawsze jest dobre. No właśnie, bo jak się pyta artystów, współcześnie muzyków, czym jest dla ciebie muzyka? Mówią, muzyka jest wszystkim, muzyka jest pasją. U ciebie to było takie do kiedyś. Ale jak się teraz pytamy ciebie, czym jest muzyka, mówisz, muzyka jest ważna, ale nie najważniejsza. Na szczęście, bo ja akurat miałam taki moment w życiu, że przez to byłam rozpatrywana w pewnym momencie po wygraniu Szansy na sukces i debiutu w Opolu, jako osoba, która będzie nasz kraj reprezentowała na konkursie Eurowizji. Jest pokusa. Ja ogromnie chciałam wystąpić na tej Eurowizji, ponieważ jeszcze jako młoda dziewczyna, jako dziecko jeszcze, oglądałam każdy festiwal, transmisję w telewizji i marzyłam o tym, żeby tam zaśpiewać. I jak usłyszałam o tym, że mogę reprezentować nasz kraj, to byłam tak bardzo podekscytowana, że w momencie, kiedy dowiedziałam się już później, że jednak panowie z telewizji, którzy przychodzili i robili mi tam nadzieję na spektakle Metro wtedy, że jednak wybrali Kasię Kowalską, wiadomo, była bardziej znana, bardziej uznana, ale ja się tak strasznie nastawiłam, napaliłam na to, że tam będę, że byłam... No, myślałam o tym, że popełnię samobójstwo wtedy, dosłownie. Naprawdę byłam w takim momencie życia, tak bardzo to przeżyłam, że jakby jestem realnym przykładem na to, że pasja może człowieka nawet zabić, jeżeli się człowiek postawi wszystko na nią, prawda? A nie będzie miał planu B w życiu. To jest bardzo piękne i ważne, co mówisz. Natomiast ja bym się chciał troszkę skupić na tym teraz, bo widziałem w fakcie bodajże wywiad z tobą i tytuł był dość taki właśnie, nazwałbym, no on mnie strasznie rozbawił, bo brzmiał dokładnie tak. Wygrała szansę na sukces, teraz śpiewa piosenki religijne. Tak jakby ktoś miał takie wrażenie, dziennikarz to piszący, że no tak, miała okazję, dostała od losu taką szansę, a teraz ją zmarnowała, bo śpiewa piosenki religijne. W ogóle, co to jest? Tak, też, dokładnie. Tak też widziałam ten tytuł, też mnie rozbawił. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie o tej totalnej niekompetencji człowieka, który to napisał, ponieważ gdyby się zagłębić w to, co ja napisałam dotychczas, czy osoby, z którymi współpracowałam, napisały, czy płyty, które też nagrałam gdzieś tam w kooperacji jako gość z innymi artystami, to tych tak stricte religijnych jest znaczna mniejszość niż tych, powiedziałabym, jakichś takich bardziej popularnych, świeckich. Ale większość, to jest... Dokładnie, ale to jest nieprawda, bo jeżeli ktoś... Ale jeżeli ktoś już pisze coś takiego, to powinien moim zdaniem zapoznać się z tym, co ja śpiewam, prawda? A o czym śpiewasz? A śpiewam o życiu, o pięknie, o tym, o miłości, prawda? O szeroko pojętej. A czym jest miłość dla ciebie? Nagrałam płyty z zespołami chrześcijańskimi absolutnie od A do Z, bo nie odżegnuję się od tego. Ja jestem osobą wierzącą i pragnęłam też takie płyty nagrywać. I nagrywać i będę pewnie. Natomiast to nie są jedyne płyty, które nagrywam. Ale coś takiego, to jest widać, że ktoś no, kompletnie liznął tylko informacji o mnie albo zasłyszał coś i napisał,
a jakby nie jest to empiryczne, prawda? On tego nie dotknął, nie doświadczył i napisał totalną bzdurę, no. Dlaczego nie weszłaś w show biznes? Miałaś taką okazję, 20 lat, dziewczyna młoda, mówię, kariera przed tobą i ty mówisz nie, ja w to nie wchodzę. No, ponieważ rzeczywiście, jak marzenia skonfrontowały mi się z rzeczywistością, to trochę się przeraziłam tym, jak to wszystko od zaplecza wygląda. A jak wygląda? Przerosło mnie to po prostu. Ja byłam bardzo młoda. Show biznes ja tak naprawdę do końca pewnie jeszcze nie wiem, jak wygląda, bo nie weszłam tak na maksa w ten show biznes i z własnego wyboru. Natomiast rzeczywiście miałam różne propozycje, różne pokusy, a wygląda tak, że no, spotkałam akurat ja, doświadczyłam tak, takiej obłudy, takiej zazdrości, zawiści od wielu ludzi. Też oczywiście spotkałam wspaniałych ludzi, którzy mi kibicowali, kibicują do dziś, ale mówię o tych ludziach z branży, prawda, tak zwanej. I to rzeczywiście były takie trudne dla mnie momenty. Ja miałam no, wtedy, no, tam powiedzmy 18,5-19 lat i przyjechałam z Giżycka, pięknego, ale malutkiego miasteczka do wielkiej Warszawy, prawda, o której marzyłam. I byłam przerażona tym, że tak ludzie są tacy zawistni, że na scenie nawet nogi podstawiają, prawda, żeby się przewrócić, mikrofon wyrywają. No po prostu dla mnie to było niepojęte, jak można, do jakich granic, czy jak granice można przekroczyć po to, żeby komuś tylko dowalić. Mówisz o myślach samobójczych, mówisz o tej sytuacji, jak dziewczyna młoda ląduje w głośnej Warszawie. Jak było wtedy z twoją wiarą? Bo to jest jakby sprawa kluczowa. Kiedy lądujesz w mieście obcym, masz samobójcze myśli. Nie jest ci dobrze w tym nowym świecie show biznesu. Gdzie jest wiara? Gdzie jest Bóg? No ja pochodzę z domu takiego, pewnie jak większość ludzi, tradycyjnie uprawiającego niedzielną religijność, powiedzmy, chodzenie na msze. I nic poza tym. Znaczy moje chodzenie na msze często wyglądało też tak, że chodziłam do cukierni z siostrą i z przyjaciółkami. Na kremówki. Na pączki czy na jakieś inne rzeczy. Natomiast no ja byłam bardzo zagubioną dziewczynką. Przyjechałam tu do Warszawy i strasznie przez to, że tak byłam nakręcona na tą karierę, prawda? Na to, żeby być popularną i robić to, co kocham. No to po prostu nie było nic dobrego. Takie sfokusowanie na jednej rzeczy w moim przypadku sprawiło, że ja no, nic innego nie widziałam. Też dla mnie no, wiara była czymś takim tradycyjnym, wręcz powiedziałabym nawet obciachowym, o tak. Śpiewanie w kościele o Panu Bogu to już w ogóle kojarzyło mi się totalnie źle, z rozstrojonymi instrumentami, fałszujące wokale, bardzo, bardzo kiepsko. Nie chciałam z tym nic wspólnego. No i wtedy przyjechałam do Ela Zependowska, którą wcześniej spotkałam na emisji Głosu, powiedziała, że jak przyjadę, to się mną zajmie. I rzeczywiście pani Ela no, była taką moją dobrą mamą wtedy. Pomogła mi znaleźć mieszkanie, poznała mnie z Jackiem Cyganem, prawda, i tak dużo mi drzwi otworzyła. Dzięki niej dostałam się też do metra, ale no, poza nią to tak naprawdę do takich życzliwych ludzi w branży to było no, garstka albo niewielu. Był jakiś przełom w twojej historii wiary, jeśli chodzi o tą właśnie sytuację przed, a po? Moment, zdecydowanie, taki tak, zdecydowanie, bo jeżeli tak jak mówię, prawda, że byłam taką osobą, która, dla której wiara, chodzenie do kościoła i śpiewanie o Panu Bogu, to już w ogóle był kompletny obciach. I to absolutnie, ja dostałam solidnie po głowie i dostałam od życia, jako taka zagubiona dziewczynka mała, która jeszcze nic nie wiedziała o życiu. No, krótko mówiąc, cierpienie przyprowadziło mnie do Pana Boga. No, relacja z bardzo bliską osobą, z pewnym chłopakiem wtedy, sprawiła, że to bardzo mnie popchnęło do Pana Boga, ale to było w wyniku takich trudnych dla mnie bardzo doświadczeń w relacji, prawda? Kiedy weszłam w relację też bardzo wcześnie, i jako młoda niedojrzała osoba, emocjonalnie przede wszystkim niedojrzała. I, no i tak musiało być, po prostu musiałam dostać po pewnej części ciała, żeby się nawrócić, żeby zobaczyć po prostu, że ja jestem tak bezsilna, tak słaba, bo wcześniej myślałam, że jestem nie wiadomo ile mogę, prawda? I też w kwestii takiego radzenia sobie w życiu. A tutaj mi zostało pokazane, że tak naprawdę jestem bardzo słaba, bardzo krucha i bez pomocy Pana Boga po prostu się zagubię totalnie w życiu. Jak patrzę na ciebie teraz, to widzę uśmiechniętą, promieniującą ciepłem kobietę. Jesteś już żoną, jesteś matką, w ogóle super sprawa. Powiedz mi,
w XXI wieku, gdy naprawdę mnóstwo dziewczyn po 30 roku życia nie ma męża, nie chce mieć męża, jest potężny ruch feministyczny, jak kobieta w twoim wieku, która ma właśnie takie inne doświadczenie w showbiznesie, żyje na co dzień wiarą, z mężem, z dzieckiem, jest to możliwe? Spełniać swoje pasje, swoje marzenia, być w tym jednak, w tej pracy, w tym showbiznesie, ale przy okazji cały czas tam mieć z tyłu ten różaniec i być na tej drodze do nieba. Absolutnie jest możliwe i ja mogę tylko powiedzieć, że ja też późno wyszłam za mąż, prawda? I kiedy? To też po 30. A, czyli można. Zdecydowanie byłam w grupie właśnie tych kobiet, o których mówisz. I też ubolewałam, często spotykałyśmy się gdzieś tam na przysłowiowej kawce, to o tym mówiłyśmy, żaliłyśmy się sobie nawzajem. I myślę, że to rzeczywiście jest takie zjawisko powszechne dość tych samotnych kobiet, ale też i mężczyzn, jak się okazuje, jak słyszę. I ja długo, bardzo długo się modliłam o mojego męża i kłóciłam z Panem Bogiem, bardzo się kłóciłam i spierałam i mu wyrzucałam i na głos w domu i krzyczałam dosłownie, bo i płakałam strasznie dużo, bo relacje, które wchodziłam wcześniej jakoś tam nie wypalały, kiedy myślałam, że już coś będzie prowadziło, prawda, w moim wymarzonym kierunku do ołtarza, no to się po prostu rozwalało. Po pewnym czasie widzę, że na szczęście, ale wtedy to strasznie przeżywałam i ja mogę tylko powiedzieć, że no tak jak w moim przypadku, prawda, moja modlitwa, ja po prostu wiedziałam, że moje wybory, krótko mówiąc, w życiu często prowadziły mnie do jakiejś totalnej zagłady i kończyły się naprawdę fiaskiem i tym, że ja cierpiałam, prawda, płakałam dużo, a te wybory, do których zapraszałam Pana Boga, kiedy już Go spotkałam, to po prostu no, jakby otwierały mi... Były w punkt. Były absolutnie w punkt i uszczęśliwiały mnie, uskrzydlały. Bóg jest niesamowity w tym wszystkim. Wiola, w jednej z pierwszych piosenek śpiewałaś taką frazę: druga po Bogu. Co znaczy druga po Bogu dla Ciebie? Tę piosenkę akurat napisał mój kolega zespołu, Michał Maliszewski, którego pozdrawiam, ale absolutnie się zgadzam z tym tekstem. I chodzi o to, że zamysł jest taki, że pewnie każda kobieta chciałaby być dla swojego męża osobą, która będzie najważniejsza właśnie po Panu Bogu. Jeśli oczywiście cudownie by było, gdyby dla Niego On był najważniejszy, prawda? I ja akurat zgodziłam się na śpiewanie takiej piosenki, ponieważ chciałam, żeby mój mąż był człowiekiem, który też będzie miał ten sam system wartości, co ja, prawda? Że to nie będzie abstrakcja, że ja mówię, że ja jestem dla niego drugą po Bogu. Ważniejszą niż jego, nie wiem, pasje, jego iPhone, nie wiem, praca, futbol, mnóstwo innych rzeczy. Powiedz mi, jak powstają teksty do twoich piosenek? Modlisz się przed nimi, czy po prostu puszczasz to w wodze fantazji? No ja zdecydowanie, jak piszę coś sama, to oczywiście modlę się, proszę no, Ducha Świętego, żeby mi jakoś oświecił umysł, bo często rzeczywiście jest gdzieś tam zagoniony. Różnie to bywa z tym natchnieniami do tekstów. Natomiast życie też, samo życie jest niesamowitą inspiracją, spotykanie różnych ludzi, doświadczenia moje, prawda? I to jakby no, nic nowego nie mówię, to większość ludzi w ten sposób, myślę, pisze. Powiedz mi, czego można życzyć kobiecie spełnionej, matce, żonie, kobiecie, która ma mocną wiarę, przeszła pewien etap trudny w swoim życiu na kolejne lat 30, 40, może 50, może 60? No przede wszystkim tego myślę, żeby to moje spełnienie, żebym mogła powiedzieć na łożu śmierci, że jestem spełniona. Może tak, to myślę, to jest najfajniejsze, kiedy człowiek czuje, że umiera i żegna się z bliskimi w takim pokoju. To myślę, że tego chciałabym sobie życzyć. A to, że dzisiaj jestem spełniona, to jeszcze no okej, mogę powiedzieć, że tak, ale nie jest dla mnie taką rzeczą ważną. Ale chciałabym też nagrywać dużo wspaniałych rzeczy, grać jak najwięcej koncertów, muzycznie się rozwijać, to na pewno. Proszę Państwa, 20 lat temu magazyn Pani zaliczył tu obecną Wiolę do grona 100 Polek kraju i myślę sobie, że to jest wciąż aktualne. Kobieta, która idzie na przekór granicom, przeciwnościom, smutkowi, depresji, dając nadzieję, wiarę i mając męża i dzieci, można dalej te swoje marzenia z dzieciństwa spełniać. Wiola, dziękuję za dzisiaj. Ja również mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz. Powodzenia w następnych nagraniach i do zobaczenia kiedyś na koncercie może twoim. Dziękuję, zapraszam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.